Cześć, witajcie na kanale Marik Techland, z tej strony Marik. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak za pomocą BD11 dokonać zmiany w układzie hamulcowym. Dzisiaj zajmiemy się funkcją osuszania tarcz hamulcowych. Pewnie się zastanawiacie, co to jest, a jest to nic innego jak utrzymywanie w gotowości układu hamulcowego w niesprzyjających warunkach pogodowych, tak żeby na tarczach nie osiadała się woda, żeby ta woda szybciej wyparowywała z układu i żeby układ był bardziej responsywny w takich właśnie warunkach. O, właśnie nam tu światło gaśnie. Dobra, no to co, nie przedłużając tempu, przejdźmy do środka, do naszej składziny i zobaczymy, co tam drzemie. Do zobaczenia za chwilę. Na pokładzie Skody. Interfejs już jest podłączony, także przejdźmy do wyboru odpowiedniego sterownika, rozwijamy listę. Dzisiaj będziemy dokonywać zmian na module 03, czyli układzie hamulcowym. Przechodzimy do tego sterownika, wybieramy adaptację i wybieramy z listy Brake Disc Drying, czyli osuszanie tarcz hamulcowych. U mnie jest zapisany fabrycznie weak, czyli słaby, czyli funkcja już była aktywna po wyjeździe z fabryki. Ok, rozwinijmy sobie listę i zobaczmy, co my tutaj mamy. A mamy tutaj 4 profile do wyboru: not active, medium, weak i strong. Medium średni, weak słaby, strong silny. Not active, wiadomo, funkcja nieaktywna. Weak, czyli słabe działanie, słabe osuszanie tarcz hamulcowych, wolniej jest woda wyrzucana z układu. Profil medium, układ ABS hamulcowy działa tutaj sprawniej, szybciej pozbywa się wody, czyli dłużej utrzymuje, może bardziej stara się utrzymać taką temperaturę tarcz, żeby ta woda szybciej wyparowywała, szybciej została wyrzucana z układu. No i tutaj profil strong, czyli silny, czyli układ cały czas dąży do tego, żeby woda się jednak nie pojawiała. Czyli utrzymuje tak długo taką temperaturę, żeby po prostu w niesprzyjających warunkach układ był cały czas dostępny. Jeszcze jedna ważna uwaga, co za tym idzie. Oczywiście przy tym wszystkim szybciej zużywają się też klocki hamulcowe. No nie ma nic za darmo. Wiadomo, że przy strongu będzie to szybciej, przy profilu medium trochę wolniej, a no przy weaku jest to słabiej. Wiadomo, że nie ma nic za darmo. Ok, ja sobie wybiorę dzisiaj funkcję medium. Zostaniemy przy medium. Taką tu dzisiaj funkcję wybiorę. Ok, klikamy OK. Ptaszkujemy. Pojawia się login. Wybieramy z listy dostępnych, wszystkie nie będą pasowały. My potrzebujemy loginu 40304. Klikamy OK. Słyszeliście, adaptacja została przyjęta. Wszystko już jest gotowe. Tutaj kontrolki mrugają, no ale to jest normalne. Ok, także dzięki za uwagę. W tym filmiku to by było na tyle. Sprawdźcie, wybierzcie sobie odpowiednie profile, popróbujcie. Dajcie znać, jak to działa. Też postaram się zamieścić odpowiedni filmik z tego wszystkiego, jak to hula. Mam nadzieję, że się uda. Ok, dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.